Siemka kochani, tu Waldi. Znowu jesteś głodny i dzisiaj przyjechaliśmy kolejny raz do Lidz. Bo jak wiadomo, Lidz to stolica lokali gastronomicznych i najlepszych punktów. Oczywiście, jak za każdym razem, wpadliśmy na małe piwko, żeby złapać lepszy apetyt. Także zdrówko. Zapomniałem jeszcze dodać, że miejsce nazywa się Skiu. Ma świetne opinie i zaraz to sprawdzimy. Piwko już wypite. Idziemy sprawdzić to miejsce. Chodźcie za mną. Ok, dotarliśmy na miejsce. Jak widzicie, ten lokal znajduje się w samym centrum miasta. Jest pełno ludzi. Wchodzimy do środka i zamawiamy jedzenie. Can we have a bit of everything, please? Siemanko Borderski. Tak, moje jedzenie zamówione. Zamówiliśmy sobie na cienkim cieście mix chicken i lamb. Wszystkimi dodatkami i sosami, jak widzieliście. Cena za dwa. Tak to wygląda. Także bierzemy się za jedzenie. Dzisiejszy wrap jest zapakowany jak świąteczne cukierki. A wygląda bardzo fajnie. Wygląda bardzo fajnie. Także o, zobaczcie. Dobra, to jest bardzo dobrze. Pachnie świetnie. Wygląda bardzo dobrze. Kofię. Na przykład są kiszone ogórki i piklowana czerwona kapusta. Nie spotkałem tego wcześniej. Ciekawe połączenie. Pakuje i wygląda świetnie. Zagonicie do środka. Słuchajcie, aż muszę wstrząsnąć okulary do tego. Mięsko jest 100% baranina. Kurczak jest świetnie doprawiony. No, smakuje to niesamowicie, naprawdę. No. Wrap nie z tej ziemi. Tak, już po wszystkim. Durum smakował świetnie, naprawdę. Sos, ja wziąłem sam chili. Placek do tortilla, no bardzo fajny, tu przypieczony. Mięsko, no świetnie doprawione, naprawdę. Baraninka bardzo dobrze doprawiona. Tu chicken był bardzo soczysty, no, tak jak lubię. Także 5 na 5. Tak, taka jest ostateczna ocena. Dobrze kochani, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następny odcinek.